Cześć, witajcie z tej strony Piotrek, a to jest kolejny odcinek z gry Rust. Jesteśmy w naszej skromnej bazie, którą zbudowałem wraz z moim kolegą, z którym dosyć często sobie razem gramy. Nowy serwer, nowy wipe. Jeszcze jest dzień na serwerze, także możemy się przejść. Niedaleko nas są różne rzeczy, typu kula czy też lotnisko. Na serwerze gra ponad 70 osób aktualnie. Włączymy sobie tylko czat. Ponad 70 osób aktualnie, także jest na co uważać, jest kogo się bać. Tym bardziej, że tutaj wszyscy już, albo przynajmniej większość tych osób, którzy grają grupkami, mają sporo już ekwipunku i przede wszystkim gdzieś tam bronię. Idziemy sobie do kuli. Zobaczymy, czy coś ciekawego będzie, bo przeważnie nie ma tam za dużo osób, co ciekawe. Nie ma co się oszukiwać, w takich miejscach przeważnie jest tych osób mnóstwo. A kula tu jest takim miejscem na mapie, akurat nie na tym serwerze, gdzie często, bardzo często jest tam bardzo mała ilość graczy, także można coś tam sobie znaleźć. Pójdziemy do kuli. Zobaczymy, czy coś tam jest ciekawego. Może coś znajdziemy, może nie. A następnie będę chciał sobie zbudować taką małą prowizoryczną bazę gdzieś tam na uboczu mapy. Co prawda niedaleko od tej, co teraz mamy. I też już mniej więcej zacząłem ją budować, ale miałem taki pech, że po prostu w momencie, w którym stawiałem ściany albo nawet fundamenty, podbiegło do mnie dwóch golasów i po prostu mnie zatłukło. A straciłem bardzo dużo, jeśli chodzi o robociznę, ponieważ no miałem przy sobie kilka staków drewna i kamienia, także to poszło gdzieś tam w pieruny. Niestety, ale no taka jest ta gra, na to trzeba też zwracać uwagę, że czasami nie ma lekko, czasami trzeba uważać i rozglądać się właśnie, zapytać, czy ktoś czasem nas nie śledzi, bo tamci ewidentnie mnie od pewnego czasu musieli śledzić, że ze mną po prostu wyskoczyli gdzieś tam z krzaków i mnie zatłukli. No ja nie byłem w ogóle na to przygotowany. Co prawda miałem kuszę w ekwipunku, ale już nie byłem w stanie użyć, bo dostałem jednego strzała z łuku i drugi mnie po prostu dobił swoim kamieniem. Rozejrzyjmy się, czy tutaj kogoś czasem nie ma w pobliżu. Wydaje się być w miarę pusto. Ciekawe, czy cokolwiek tu jeszcze znajdziemy. Cokolwiek tutaj fajnego. Widzę, że drzewka się zrespiły raczej. Tutaj coś znajdziemy? 50 blueprintu, super. W zasadzie no idę na golasa, bo w większości mi chodzi o to, żeby znaleźć jak największą ilość tego blueprintu, bo nie ukrywam, bardzo bym się ucieszył, jeśli by wydropiło mi schemat na przykład na palisadę. Jednostronny znak miastowy, no nie bardzo mi się to przyda. Zdecydowanie wolałbym palisadę, nawet drewnianą. Nawet drewnianą nie ma problemu. Nie musi być to z kamienia. Cały czas mam wrażenie, że ktoś tu po prostu biegł. Mam dosyć cicho ustawione dźwięki w tej grze. Duży piec, no duży piec już mamy. Także wyrzucimy to, żeby czasem w momencie, w którym nas ktoś zabije, żeby tego nie podniósł. Taka tam taktyka. No idziemy na kulę, zobaczymy coś w środku kuli. Mam nadzieję, że uda nam się tam wyjść. Wchodzę tutaj drugi raz. Nie jestem chyba jakoś zbytnio dobrym parkurowcem w tej grze. A więc wszelakie błędy musicie mi wybaczyć. Zapewne będę robił dzisiaj cięcia w tym odcinku. Nie chcę, żeby ten materiał był taki nudny. Więc gdzieś tam w powrocie do bazy, czy coś takiego, będziemy sobie po prostu robić cięcia i będziemy troszkę przyspieszać ten odcinek, żeby, jak mówię, nie był zbytnio nudny. Żeby coś się działo. Musimy wejść sobie na to. No. Co jest? Zblokowaliśmy się? O matko. O matko. Dobra. Z trudem, ale jesteśmy do góry. Tak, drogę już mniej więcej znam. Byłem tutaj w zasadzie przed chwilą. Znaczy może nie aż tak przed chwilą, ale nie tak dawno. I tu jest najtrudniejszy chyba moment tej całej wyprawy. Skoczyć z tych rur. Już tutaj chyba dwa razy albo trzy spadłem, także dla mnie to było nie lada wyzwanie. Ale już się mniej więcej nauczyłem, jak widać. Potrafię wskoczyć. Zobaczymy sobie, co jest w środku kuli. Obejdziemy ją dosyć dokładnie.
Może coś ciekawego nam się przytrafi. Fajnie by było mieć jakiś schemat dosyć konkretny już. Taki, który gdzieś tam pomoże nam troszkę zdobyć przewagę na tym serwerze. No to już posiadamy. Zobaczmy, co nam. Wiem, że mogę robić książki, wiem, że mogę robić biblioteczki, ale doświadczenie mi pokazało już, że na to chyba szkoda czasu. Bo faktycznie czasem wypadają takie głupoty z tych książek. Oj, dużo nie brakowało, że praktycznie. No szkoda tego blueprintu tyle marnować na te książki. Tutaj nic nie mamy. Idziemy wyżej. Na samej górze może coś się nam trafi fajnego. Tu mamy śmietnik. Śmietnik sobie rozbijemy. Aby tylko itemki nam nie spadły gdzieś na dół. No nie, coś tam się udało. To sobie weźmiemy w razie co, jeśli ktoś chciałby nas zaatakować, od razu się uleczymy. W zasadzie no sporo nie mamy przy sobie, także nawet jeśli ktoś nas zaatakuje, to wielkie krzywdy nam nie wyrządzi, zabijając nas. Oj, tu czysto jest. Tu już ktoś był przed chwilą. Wyczyścili wszystko. Nie ma nic. Nie ma nic. Niestety. Tam jest jeszcze takie fajne miejsce, jak widzicie ten komin, tylko że tam przeważnie jest mnóstwo osób. No jest to eksplorować na tej mapie, szczególnie, że tą bazę mamy w dosyć takim fajnym strategicznie miejscu, ponieważ mamy blisko do kuli, jak było widać. Mamy blisko do lotniska. No i w zasadzie niedaleko też mamy do tego kominu, do tej elektrowni tam, więc gdzieś tam strategicznie fajne miejsce mamy, jeśli chodzi o bazę. Jezu, już myślałem, że lecę. Już miałem rzadko. Tam jeszcze mamy jakąś skrzynię, jak dobrze widziałem. Coś nam się rozespało tutaj? Zespało nie ma? No nie. Wyrzućmy to. Jak ja bym chciał zejść trochę niżej, bo tam coś jest, to jak muszę to zrobić? Muszę chyba po prostu wrócić w tamte miejsce, gdzie byłem na początku i tam jakoś przejść. Ale zobaczymy zaraz. Zobaczymy zaraz, czy nie spadniemy, bo to jest przede wszystkim najważniejsze. I to jest ten tutaj. Najgorszy moment. Po prostu nienawidzę tych rurek. Zawsze jak skaczę tymi rurkami, to po prostu czuję, jak mi nogi uciekają. Moje własne nogi uciekają, naprawdę. Tak się czuję. Takie dziwne uczucie. Nie wiem, czy ktoś z was też tak czasem ma. I tu jakaś beczka była. Chyba niżej. Tam. Nie wiem, czy my tam wejdziemy. Chyba nie. A jeśli byśmy chcieli wejść po tym? Istnieje taka możliwość. Istnieje, ale. Bo tam nie doskoczymy, nie? Dobra, tam nie doskoczymy. Jezus, myślałem, że spadłem. No dobra, to wracamy już w kierunku naszej bazy chyba. Bo już tu zbytnio nic więcej nie mamy do eksplorowania. Tylko którędy my tutaj musimy wyjść? Nie, tutaj się cofaliśmy. No tak. No tak. No ja już się zgubiłem. Ale nie, to był tędy. Także już się odnalazłem i wracamy tą samą ścieżką. Na horyzoncie nikogo nie ma. Wydaje się w miarę czysto. Jeszcze tu mamy jedną beczkę, w zasadzie śmietnik, możemy ją rozłupać. Gość z pompy. Gość z pompy. Dobra, uciekliśmy mu. Będzie chciał wejść za wszelką cenę. Zresztą widać, jak idzie. Ale. Nie! Ale i zrobiliśmy prawie wciula. Kurde, to było tak fajne. Ja nic nie mam. Chłopie, ja nic nie mam, to sam możesz brać. Jakiś Bartoszki nas zabił, ale prawie ich zrobiliśmy wciela. Gdyby nie to, że mieliśmy strasznie mało życia, to byśmy im prawdopodobnie spierniczyli. Dobra, no tam zbytnio nic nie znaleźliśmy. Za wiele nie mieliśmy.
przy sobie, także nie ma co płakać. Ja już będę się zabierał za zbieranie surowców, więc prawdopodobnie tutaj zrobię cięcie, żeby nie zabierać i nie przynudzać, szczególnie nie zabierać tego czasu wam, nie przynudzać i prawdopodobnie widzimy się po tym, jak pozbieram kilka tych surowców, kilka staków, prawdopodobnie będę musiał pozbierać szczególnie kamienia. Także widzimy się po krótkiej przerwie. Dobra, jesteśmy na naszej bazie, już zebraliśmy troszkę materiału. Wydaje mi się, że na początek to nam w zupełności będzie wystarczyć, żeby sobie jakiś tam domek postawić. Zobaczmy, tu trzeba uważać na tego wilka. Ale wydaje mi się, że jak pobiegniemy tędy, to będzie w miarę ok. Zobaczymy, czy uda nam się dotrzeć tam bez problemu. Bo miałem małą przygodę w momencie, jak wracałem do domu, do bazy już z moim zapasem. To tak nie fajnie, ale ktoś mnie ścigał już. Wziąłem sobie jeszcze łuk i kilka strzał robię. W razie co, jakby ktoś mnie tutaj spotkał, tak w poprzednim razie golasy, to w razie co będę mógł się jako tak obronić. Może ich przestraszę, może uciekną. W co powątpiewam. Ale spróbujemy sobie tutaj w miarę ukończyć też nasz domek. Mam nadzieję, że jeszcze mogę go tutaj klepać. Tak. Postawimy sobie te ścianki najpierw naokoło. Na jedną ściankę jest potrzeba ile? 50 drewna, a to nie ma problemu. Myślałem, że. Co my tutaj z tym zrobimy? Tu się wydaje być mały kłopot. Jakbym to zniszczył i postawił tutaj normalną podłogę, załóżmy. Nie, to nadal będzie kicha. I coś tutaj muszę wykombinować. Ok. No, coś tu chodzi. Mam nadzieję, że on nie chce przejść w moją stronę. No tu jakaś dupa mi wychodzi po prostu. Nie mam pojęcia czemu. No dobra. Zostawmy to w ten sposób. Nie mam pojęcia, czemu to tak wychodzi. Ale wychodzi nijako. Chociaż dziwne, bo tu w miarę powinno być chyba ok, nie? To jest coś takiego jak tu. Aha, dobra. Ja zrobiłem dwa za duże w takim razie. Tego i tego tu nie musi być wcale. No, panie wilku. No się wilk razy kilka i ponieśli wilka, pamiętaj. Ja cię tu nie chcę mieć obok siebie. Poszedł piździet. No, to też tak będzie. Później. Ok. I ciach. Jako tako będzie to zabudowane już. Teraz tutaj. Tutaj. Pytanie? Tak, zrobimy też tutaj. To będzie taka martwa strefa. Tego tam w ogóle nie będzie. Ono nie będzie w ogóle użytkowa tam. Tam chyba jeszcze jedną ściankę powinienem postawić, nie? Czyli już spieprzyłem, już spieprzyłem. Ale okej, okay, naprawiamy błędy. Cyk, cyk. Tutaj. Tutaj i tutaj. Wydaje mi się, że w miarę ok. Boże, jakie to duże teraz jest. Ale to się wydaje być w miarę ok. Najgorsze jest to, że tu mogą przejść. To już się nie wydaje ok. Ulepszmy to na kamień. To strasznie kosztowne jest, bo to 300 kamienia kosztuje.
z tej strony podłoga nie będzie musiała być na razie ulepszona na kamień, ale niestety z tamtej strony już tak. Pewno tu dużo mam jeszcze kamienia. Oj, to starczy w zupełności. Najważniejsze jest to zrobić naokoło, w środku potem. Aha, i tak spieprzyłem, nie? Chyba wiecie dlaczego, czy nie wiecie dlaczego? Bo. I starczy. Kamienia starczy. Spieprzyłem, bo zabudowałem to. Nie będę mógł tego ulepszyć. Ale. Zrobię sobie później schodki. I to wszystko było ulepszone. Więc na razie tym się nie będę jakoś zbytnio zamartwiał. Najważniejsze to zrobić sobie te wejścia. No już nie mam kamienia. Ale to chociażby na drewniane, żeby było. Daszkiem raczej nikt mi nie powinien wejść, ale. Ale. Ktoś strzela. Spadaj kolego. Najważniejsze to zrobić sobie jeszcze ten cały boks do autoryzacji. Zróbmy sobie tu, tu i tu. A tu schodki do góry. W razie co? Może takie? O, takie są chyba ważniejsze, nie? No i potem z daszku będę mógł jeszcze poulepszać te osobne filary. Szkoda, że jeszcze nie można robić takich na. Tu już niestety nie mogę, nie? Nigdzie. Ale to było wiele, ok. Tu nie, bo tu będą drzwi. Także tu nie potrzeba. W sumie tu mogę już zabudować. Tutaj też. Tu jeszcze trójkątów nie powinienem. Więc je sobie zostawimy. Wiecie co? Ja mam pomysł. Czy jest jakaś możliwość wejścia do tej bazy z góry? Chyba nie, nie? Nie, nie doskoczą. Dopiero by się musieli podsadzić, także. W sumie mogę te schodki zrobić, nie? Czy nie? Schody. Piękna sprawa. I tu sobie stawimy drzwi. A drzwi bodajże mam już zrobione nawet w domu. Także cofniemy się na szybko do domu. No, w miarę to będzie wyglądać. Cofniemy się do domu. Weźmiemy nasze drzwi z zamkiem. I od razu je wstawimy. Mam dwie pary drzwi chyba zrobionych już tych pancernych, także jest git. Tylko jeden zamek mam zrobiony. W sumie mógłbym sobie od razu zrobić dwa. Nie wiem czy mam. Mam. Wystarczająco drewna mam. Chociaż nie wiem czy tam jest drewno potrzebne akurat. Bodajże na pewno jest potrzebny metal. Kurde, znowu wilk. Poszedł. Poszedł w piździe. O ten, jaką chałupę tu postawię, masakra. Wielkie to, a wielkie. Dobra, żeby tylko nie zginąć od tego wilka. Znaczy teraz jeszcze, jakbym zginął, to nie byłaby aż taka wielka szkoda, ale najgorzej by było, jakbym zginął już z tymi drzwiami tak. Bo to by dopiero była. Dopiero by były jaja. To sobie to otworzymy. I co potrzebujemy na zamek? Zrobimy sobie jeszcze jeden, bo. No najlepiej mieć dwa od razu, nie? Gdzie my to mieliśmy? Na samym dole pewnie to będzie zamek. Jak się nazywa? Dobra, chcę klikać. Zamek szyfrowy. 400 drewna i 100 metalu. 100 metalu na pewno będziemy mieli, bo tego tutaj mamy dosyć sporo. Dlatego też od razu sobie zrobię drugi. W międzyczasie oczywiście jak tam będę szedł, także easy. To sobie możemy odłożyć. Więcej kamienia już chyba nie ma, nie? Nie no, z bazy też nie chcę brać tego kamienia. Tyle co mi się udało samemu zebrać, to tam jest w miarę ok, ale dużo też nie chciałbym tutaj brać. Bo jak już wspominałem, ta baza nie jest tylko moja, budujemy ją we dwóch. Tu jest wilk, tu jest wilk. Budujemy ją we dwóch, także wiecie. Nie chcę robić czasem takich akcji, że po prostu ja sobie wezmę gdzieś ten materiał, a kolega będzie chciał też i mu zabraknie. Bo to by było nieuczciwe, ale tam mamy jeszcze kamień. Wiecie co, otłuczemy sobie jeszcze tylko na szybko ten kamień.
Może nam troszkę wyda kamienia. Kamień otoczony wyda kamienia. I troszkę się miota język. No to sobie nic nie zrobimy. No, niestety. Niestety, ale nic z tego nie będzie. Dobra, wracamy sobie do tego domku, wstawiamy sobie drzwi. I wydaje mi się, że na tym skończymy sobie ten odcineczek. Był i tak już troszkę minut ma, ale nawet chyba w porze był, nie? Najpierw była kula, teraz domy, także mniej więcej jest ok. W przyszłych odcinkach, bo tutaj mi już kolega też namawia, żeby dołączyć gdzieś tam, zamknijmy sobie, żeby przenieść się do ich nowej bazy i zobaczyć, bo tylko ja umiem C4 na razie robić, tylko ja wydrukuję ten schemat, także gdzieś tam porobić C4 i się trochę pobawić na serwerze, więc prawdopodobnie się gdzie, kurde, prawdopodobnie tak zrobimy i im pomogę gdzieś tam wyrobić te C4. Zmienię kość dostępu. Ok, no to jako taka chatka stoi. Oczywiście będą zrobione jeszcze. W sumie możemy od razu zrobić, nie? Ścianka, ścianka. Ścianka, ścianka, ścianka. Okien nie robię. Może jak zrobię trzecie piętro, to wtedy gdzieś się okna pojawią. Ale na razie nie widzę takiej potrzeby. Ktoś tu wikał? Czy to było po prostu zwierzyna? Wydaje mi się, że chociaż nie. Co jeszcze można zrobić? Te spory. Patrz, znowu błąd, znowu błąd. To jeszcze zrobimy te spory. Ale wydaje mi się, że na trzecim piętrze już chyba nie będą aż takie potrzebne. No dobra, nie mamy drewna. Także chatka stoi. Ja z tego miejsca, jeśli Wam się podobało, pamiętajcie, żeby zasubskrybować, jeśli nie subskrybujecie. Łapka w górę, komentarz mile widziany, jakieś sugestie, czy też uwagi do tego, jak grać, jak budować, bo jestem wiarygodnym graczem, mile widziany, także ja się już z Wami żegnam. Dziękuję za wytrwałość, jeśli wytrwaliście do tego momentu. Polecam się na przyszłość i do zobaczenia.